Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, witam was Luiska już w kolejnym odcinku. Zagramy w grę pod tytułem Mountain Blade, Ogniem i Mieczem. Luiska, witam was już w kolejnym odcinku naszego pięknego Stefana Silnego w jego przygodach. No i cóż Luiska, niestety problem jest taki, że poprzedni odcinek był już nagrany. Był to dość naprawdę długi odcinek, ponieważ zajmowałem całą masę zamków i ziemi należących do Hanatu Krymskiego. Odcinek trwał około 1,5 godziny, chciałem żeby ten odcinek był dla dłuższy troszeczkę, ale co się okazało, źle się nagrał, więc GG, zmieniłem inny program i teraz on wydaje mi się, że nagrywa bardzo dobrze, w końcu naprawiłem ten program, więc w końcu możemy, moi mili, powrócić do nagrywania Mountain Blade'a. Problem jest taki, że zobaczcie, patrzcie tylko na to. Praktycznie zająłem wszystkie ziemie należące do Hanatu Krymskiego. I problem jest taki, że została mi tylko kafa, więc w dzisiejszym odcinku będziemy robili ostateczną bitwę pomiędzy buntownikami należącymi właśnie do Hanatu Krymskiego, a zwykłym Hanatem Krymskim. Więc cóż, zwołałem kampanię wojenną Luiska, mamy sporo lordów w naszym państwie, więc jestem z tego powodu naprawdę dość zadowolony. No i będziemy walczyć sobie z tym gościem i jedziemy tutaj zobaczyć. Czemu on nie wiem, ile tutaj jest jednostek żadnych, będę musiał zobaczyć. Stefan Silny będzie musiał Luiska zrobić zwiady, więc przekonamy się. I to w zasadzie tyle, tak? I dzisiaj będziemy walczyli o kafę, będzie ostateczne oblężenie, więc tak, to jeden z naszych lordów pomaga mi. Jestem z tego powodu zadowolony. No i tyle, chyba. Halo, czy ty mi pomagasz? Przyjacielu? Idzie za mną, no. No i świetnie. Więc tak, więc atakujemy i nie ma co tutaj się pierdzielić, więc poddajcie się lub gincie. Stefan Silny Luiska da radę. Więc Luiska, cóż, jeżeli film się podoba, zapraszam oczywiście od razu do komentowania, lajkowania, docenia mojego filmu. Dziękuję za wspieranie kanału, jeżeli robicie. Tak, dobra, jak ta sytuacja wygląda? Okej, 118 do 223. Atakuję piechotą, bo niestety wróg tutaj zrobił sobie tabór. Więc cóż, lecimy. W ogóle musicie przyznać, wydaje mi się, że troszeczkę jest inna grafika w tym Mountain Blade'ie. Albo może mi się tylko tak wydaje, nie wiem. Mam nadzieję tylko, że nasi nie będą spierdzielać. O nie, bo jak będą uciekać i nam się tutaj nie uda ładnie ich pokonać, to będzie mi troszeczkę smutno. Ja na razie nawet nie zamierzam tam podchodzić, bo nie chcę paść. Więc postrzelamy sobie tak. Nie wiem, czy w ogóle kogokolwiek trafię. Ale próbować zawsze warto, prawda? Próbować, moi mili, zawsze warto. No więc sądzę, że ten odcinek gdzieś się dobrze nagrał. Oby on się dobrze nagrywał. Oby się tutaj wszystko dobrze nagrało. Poprzedni odcinek trwał ponad 1,5 godziny, niestety był taki problem, że audio się rozjechało z kamerką. I bardzo mnie to zasmuciło. Ale teraz nagrywałem już takim programem bardziej zaawansowanym i mam nadzieję, że w końcu dobrze wszystko się nagrywa w ładnej jakości. Oby. Oby ludziska. Dobra, ja tam będę szedł. Znaczy może też tak blisko będę zbytnio podchodził, bo rzeczywiście nie chcę paść. Ale stąd już można troszeczkę tam do nich postrzelać, prawda? Ja widzę, że wróg tutaj ma w większości łuki. Więc spoko, chociaż też kilku strzelców ma swojej dyspozycji. No ale cóż, no cóż, no cóż. Dobra. Coś mnie dzisiaj Luiska nos swędzi strasznie. Okej, no widzę, no nie, tam już dezerterują. I to są jednostki mojego w ogóle lorda. Co oni robią? O nie, ja poczekam sobie jeszcze na wsparcie, bo nie chcę tam paść za chwilę. Ja tutaj Stefanem Silnym porobię uniki. Najgorsze jest to, że tutaj ten teren jest w miarę płaski. Pięknie. I trochę mi się to nie podoba z tego powodu, że nie miałem dzisiaj jakby co schować. Więc no cóż, zaraz nie będą do mnie strzelać, bo już mi mało jednostek zostało. Ale tam już nasze jednostki pierwsze zaczynają ich wbijać. Teraz wystarczy poczekając sobie na wsparcie i ich ładnie tutaj wytępimy. Przynajmniej na taką nadzieję. No więc tak, troszeczkę czasu w tym Mountain Blade'ie minęło, sporo dni właśnie minęło od ostatniego odcinka, no ale cóż, no trzeba było, tak? Trzeba było nagrać ten odcinek, a niestety, że się źle nagrał i się wszystko skrzeniło, to kurczę, no smutno mi troszeczkę było, więc też przez dłuższy czas nie było Mountain Blade'a na moim kanale, bo nie miałem siły, żeby zbierać się do kolejnego odcinku, bo było mi tak bardzo smutno, że tamten w ogóle nie wyszedł kompletnie. A był taki epicki, tyle epickich walk było, tyle lordów się przyłączyło wtedy. No coś nie trafiam. O, dobra. Stefan Silny powraca Luiska do formy. Powraca nasz Stefcio Silny do formy. Nasz piękny wojownik w zbroi husarskiej. Luiska, to jest piękne i wspaniałe wręcz. Dobra, okej, tam jest. Tam są w sumie. O, Stefan, przestrzeliłeś. I nawet nie trafiłeś. Stefan, co ty robisz? Stefanie. Proszę się to pętać. O, teraz może ładnie strzelać. Pięknie, trafiłem w głowę. Ale to kuń oberwał, a nie wróg. Stefanie, ty nie strzelaj w kunia, tylko we wrogów. Dobra, idzie kolejne wsparcie. Dobra, już myślę, że kolejna grupa raczej nie będzie uciekała. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Stefan? Stefan nam się bliska zepsuł. Tak bardzo. Dobra, w końcu. No, my sobie z tego wzgórza będziemy ładnie do nich strzelać. Ja tu się czuję w miarę bezpiecznie. No, prawie. Kurde, no. No i nie mamy więcej pocisków. Dobra, Stefanie.
No to napieramy. Napieramy. Nie ma co. Dobra, oby się wszystko dobrze nagrało, Liska. Oby. Okej, okay, dobra, tutaj nasi ładnie wybijają, świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra, gincie! Stefan się tak łatwo nie podda. Troszeczkę skrzydła serskie mi tutaj psują wgląd na kamerkę, znaczy na widok w tej grze. No ale dobra, nieważne. Dobra, ładnie. Ładnie, jak tu ciśniesz, Stefan. Ładnie, dobra, powybijani. Porobieni. Są po prostu porobieni, tyle. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Pomagamy naszemu, ładnie. Stefan ich bierze w ogóle na hita teraz tej szabli. No może nie na hita. Większość jednostek bierze na hita. Ale tak, to dwa hity i murowany kill. Więc Stefan, you are the best warrior. In the mountain late, warband. Nie. Wait, fire and sword. O, tak to miał zabrzmieć. Dobra, ładnie. Ładnie, pięknie, wspaniale. Okej, okay. No i oni już w ogóle chcą uciekać, tylko że oni są tak głupi, że wchodzą w wozy. Nie wiem czemu w sumie, ale tacy są już. Cóż, być może dlatego, że jest to Hanat Krymski. W ogóle też jak widzieliście, niestety wojsko zaporowskie mi zajęło jedno z włości należącą właśnie do Hanatu Krymskiego, a później ja to odbiłem. No cóż, mówi się trudno, tak? No po prostu nie udało mi się pokonać, mieli zbyt duże siły i dostałem w pierdziel. Więc zajęli mi jedno z tych miast, niestety. No ale mówi się trudno, tak? Wojsko zaporowskie. Na razie z wojskiem zaporowskie mamy pokój, więc jest spoko. Udało nam się jakoś dogadać. Co my sami wysunęli propozycję pokoju, jak mi to zajęli. Więc ja się cieszę. Dobra, tam ktoś w ogóle ucieka. Okej, okay, ale już go raczej chyba nie złapiemy. Raczej go chyba nie złapiemy. Stefan, siadaj na kunia. Okej, okay, gdzie on jest? O, już uciekł. Już niestety on nam spierniczył. No dobra. Okej, okay, bitka chyliła się kunk. Co i dobra. Cię wypuszczę oczywiście, żeby tutaj był. Żebyśmy mieli lepsze relacje. Okej, okay, tego, o, tu no, był nasz. Świetnie, wypuściliśmy go. Zarąbiście. No i kilka jednostek mam kolejnych. Oczywiście na samym początku bierzemy, w sumie tutaj wezmę wszystkich, bo i tak. Mam tak, mogę mieć taki wielki oddział, że po prostu wszyscy się chyba pomieszczą. No dobra, nie wszyscy. Ale weteranów mam w razie czego, więc spoko. Głównie na weteranach mi zależało. No i dobra, co chciałem, to wziąłem. Okej, idziemy w takim razie na kafę. Lecimy na kafę. Czy ten mój idzie za mną? Idzie. Tylko że on strasznie malutku się porusza, niestety. Dobra, nadchodzimy, kafa. Idziemy. I zaraz zobaczymy, ile to będzie jednostek. Nie wiem, czy nam się uda to zająć, oby. Kampanię wojną zwołałem, więc raczej jeszcze ktoś nam przyjdzie nam pomóc. Mam taką przynajmniej nadzieję, że ktoś nam pomoże. Naszemu pięknemu Stefanowi silnemu. W ogóle Liska, zobaczmy, ile Stefan silny ma renomę, bo Stefan silny, powiem wam, że już jest rozpoznawalny w tej grze. Więc Stefanie, 415 sławy masz. No nie za wiele. O mój Boże, ich tutaj jest 200, 300, 400, 450, 480, 491, 96, ponad 500. 50, ponad. Nas będzie 220. 231. No, troszeczkę mogą być problemy. Troszeczkę mogą być problemy, no ale zobaczymy. To nie wiem, czy ktoś nam pomoże tutaj. Przecież oni nam zaraz pierdzielą tu. Oni nam tu zaraz pierdzielą. Gdzie jest w ogóle mój? What the fuck? Gdzieś ty poszedł? I muszę na niego czekać. Chodź tu. Ja pierdziel za czub. No samemu to nie będę, tylko no nie ma takiej opcji nawet. Ja pierdziel, ale żeś... Ale on odwalił. Ale on tarł odwalił. O mój Boże, coś ty żeś narobił. Ty czubie. No nie. Kurczę, no dobra, na przykład 9 tutaj tylko zostało. Być może w tym czasie nasi dojadą i pomogą nam, tak? No ale lipa, no jedna wielka lipa. Ej, Luiska, czy mi się wydaje, czy grafika w tym automobilie się zmienia? Wydaje mi się, że jest taka ostrzejsza. Nie wiem, co tu się stało, ale wydaje mi się, że grafika jest jakaś ostrzejsza. Nie wiem, dziwne rzeczy. Być może dlatego, że dawno Tomb Raider nie grałem. Nie wiem, ale coś mi się wydaje, że jest grafika jakby ładniejsza. No dobra, no nieważne, tak, nieważne. Sama silny w ogóle ma troszeczkę polnego kunia. Trzeba jakiegoś nowego kupić, bo już ten jest dość powybijany i stary przede wszystkim i wolno właśnie się porusza. W ogóle mój mnie zagra... Nie no, moi mi tutaj nawet zagradzają. Wszystko psujecie, o niej swój... A mój Boże. To już nie moja wina. Stefan Silny nigdy się nie myli, Luiska. I to jest wina tylko i wyłącznie właśnie tego gościa, co podjechał. Naprawdę. True story. Dobra. Okej, okay, pokonane, świetnie.
Dobra, przyjaciel, chodź tu za mną. Chodź tu dalej za mną. Masz mnie tutaj nie opuszczać. Masz cały czas za mną chodzić. Mam dla ciebie nowe zadania. Chodź za mną i nigdzie indziej nie idziemy. Come on, chodź tu za mną. Za mną. Nie, on jest jakiś pierdzielnięty, no. Za mną masz iść. Ja pierdziele. No czub. Gdzie ty idziesz? Dobra, trzeba ich powbijać, no nic innego tutaj na razie nie działamy. O mój Boże, i tylko ich 5 zostało. Ja pierdziele. Co jest grane? Ja nie wiem, nie wiem dlaczego on się tak w ogóle porusza i atakuje wszystkich. Ten nasz gość jest troszeczkę zadziornym. No ale to dobrze, w przypadku zaszczędziłem sobie troszeczkę czasu, pobijamy więcej wrogów. No i dzięki temu też kolejni nasi lordowie przyjadą nam pomóc. Przynajmniej taką nadzieję, no nie wiem. Oby. Oby. Dobra, ładnie ścięty. Ciao, Stefan. Ty jesteś bezlitosny. Stefan jest bezlitosny bliska. Dobra, tam jeszcze jeden popyla. No to idziemy go tutaj ładnie zabić. O kurde, nie udało się. No to Stefan z szabelką dziada. Szabelką dziada. Strzela na zuku. Nie, podoba mi się to. Stefan, bierzemy pistolet i nawalamy. Nasz piękny pistol bierzemy. O, pięknie. Złożył się jak scyzoryk, dobra. No i okej. No i sytuacja załatwiona, bardzo ładnie, nice. Okej, dobra, wow, cieszę się, że mnie widzi, ale... On tu dalej atakuje, nie, czemu tu daleko się... Ta. Kogo ty tu jeszcze atakujesz? Nie, to już nie... What? Czekajcie, może tego przekładam, chodź tu. Dobra. Okej. Przeciwko jemu, dobra. I przyjacielu, dlatego, że ci ufam, że zrobisz mądrą decyzję. Yeah, i chodź za mną, mamy kolejną osobę. Kolejna osoba do pomocy. I tu jeszcze jeden idzie. Dobra, i teraz atakujemy. Teraz wszyscy, nie atak... wy czuby. Dobra, ja idę sam. Stefan silny, sam sobie da radę. Bez waszej pomocy, niewdzięcznicy. Co będzie, to będzie. Tak, ja sobie tylko tu jeszcze oddział upgrade'u, jak tylko mogę. Zobacz, już mam samego weteranów tutaj. No, i sobie poradzimy, tak? Bez tych zdrajców jednych. God damn it. Zero pomocy z ich strony. Ja tutaj dam radę. I idę tu, robię drabiny. I tyle. O, są, dobra. No, Luiska, ostateczna bitwa. Ostateczna bitwa, moi drodzy. 6 godzin jeszcze. Będzie, że nikt teraz nie wyjdzie, bo oni się rzucą na tego gościa, który wyjdzie. Dobra, godzina. Okej, okay, już, dobra. No i prowadzimy. Epicka bitwa. Teraz albo nigdy, Luiska. Dzięki nie, że do nas się w ogóle przyłączają. O kurde, to w ogóle duży nosek nam pomaga. I like it. Dobra, lećcie na nich. Wszyscy niech ich atakują. Dobra, okej. Okay. Oczywiście muszę uważać, bym ja tutaj nie zginął na początku bitwy, bo ta bitwa się skończy. Na tym możemy pozwolić. Dobra, i w takiej grupie, Luiska, wydaje mi się, że dam radę. Czy się biegniemy standardową taktyką, czyli celowanym, wtedy komputer jest tak głupi, że nigdy w nas nie trafi. Jest bardzo mała szansa, że wyceluje dobrze. Okej. Okay. Dobra, no i my tutaj bierzemy oczywiście nasz pistolet, będziemy stąd strzelać. Ej, mi się wydaje, że są teksturki jestrzejsze, nie? Dlaczego? Nie wiem, czy mi się tak wydaje, ale wydaje mi się, że były brzydsze. Dobra, Stefan, wchodzimy tędy, będziemy do nich nawalać już, mało. Okej, okay, sam tej strzelać, już nikt do mnie będzie strzelał. O, Stefan, come on, traf go. Dobra, pięknie, Stefan. Headshot. Headshot. Tego jeszcze jednego dziada by się przydało tutaj wybić ładnie jakoś. Dobra, Stefan, pięknie, kolejne 2 kile. Kolejne 2 kile, dobra, teraz sam trzeba ich wybić. O kurde, jak to jest? Nie, to nasz, okej. Okay. Okej, okay, spoko. Tam są jeszcze. Będzie, że tamci będą do mnie strzelać, oby. Ha, proszę ja was. Proszę ja was. Dobra, to idą nasi, znowu, świetnie. Dobra, wygramy to. Mamy teraz taką przewagę, że nie mamy szans przetrwać tego. Ale pięknie. Ale piękne headshoty. Super, dobra, idźcie. Was na tutaj specjalnie przypuszczę. Żeby się moi nie blokowali, żeby szybko tylko tam szturmowali te mury. Dobra, jak szybko szturmujemy Luiska, to i szybko też to zdobędziemy. Więc spoko, mi to się podoba. Dajemy radę. Sporo zielonych napisów mamy, a nawet jeszcze na mury nie dostaliśmy się. Więc spoko. Okej. Okay. Dobra, dawać, panowie, dawać. Dawać. Nie poddawać się, dawać. Takie piękne rymy. Dobra. Nie, moi teraz blokują. Shit. O nie, spadłem. Stefan, 14 punktów obrażeń dostałem. Why game? O nie.
No to mi się nie spodobało, to było wredne. To było bardzo wredne. Stefan, proszę tu ładnie zemścić na tych dziadygach jednych. 7 tarczy na swoim, tylko 20 punktów obrażeń weszło. No w sumie bronią się dobrze, nie dopuszczałem sobie dalej do siebie. No bronić się bronią zacnie, trzeba im przyznać. No ale wbijamy ładnie. Kurczę, najgorsze jest to, że już nie mam pocisków. Przydałoby się Luiska kupić więcej jeszcze pocisków, zamiast, wydaje mi się, tej lancy na oblężenia i wtedy bym miał dwie torby z kulami, Lenny Face. I dzięki temu mógłby naprawdę o wiele więcej wrogów wybijać, bo teraz już mam ostatnie pociski. No i co, ostatnie dwa pociski nic więcej nie zrobię. No chyba, że ktoś tutaj ma jakieś pociski, halo? Macie jakieś pociski, cokolwiek? Nie macie. I w tym problem, że nie macie żadnych pocisków. Ten by miał, ten szkocki muszkieter. Który zresztą należy do mnie. Tylko, że on chyba raczej przeżyje. No chyba, że go sam zabije, ale raczej nie. Nie do takim wrednym. Niech walczy, niech żyje. Może przetrwa tą bitwę. Dobra. Okej, tam już są zabudowania, spoko. Jedę zobaczyć na wieżyczkę, czy nie ma nikogo. Tutaj czasem. Halo, jest ktoś tutaj? Są strzelcy? Nie ma, wyeliminowani, dobra. No to tutaj się już ładnie przybijamy. Tu już ładnie się przybijamy. Headshot i headshot. I pięknie, no i więcej pocisków niestety nie mamy. Halo, są pociski jakieś? Nie ma. Ale lipa. No chciałem ładnie postrzelać. I chyba raczej Stefanie postrzelamy. Chyba raczej takiej opcji nie ma. Niestety. No nie ma, no dobra, to walczymy. No to wybijamy ich, Stefanie. Ty jesteś zacnym wojownikiem. Oni się przed twoimi ciosami nie ulękną. Nie wybronią, więc zabijmy ich wszystkich. Tutaj przy was jest przywódca, więc tutaj nasze jednostki będą miały większe morale. Przy nich jest Stefan silny, a jak oni widzą Stefana silnego przy nich, który walczy, to już wiedzą. To nie wiedzą jedno, że wygrają to. Tylko ja się muszę skać, bo zaraz padnę. A na przykład ty nie chcę umrzeć, bo będzie mi smutno i przegramy to oblężenie. Więc muszę odczekać na wsparcie jeszcze moich jednostek. W sumie tędy sobie przejdę, o. Tędy będzie bezpieczniej, Stefanie, więc chodźmy. Niestety mamy taki, że oni w większości właśnie, jak widzicie, mają łuczników. Nie mają żadnych jednostek, które strzelają. Znaczy, które mają broń palną, tak? Mają tam jakieś tam... niewielkie ilości tych jednostek, więc... też i pocisków za wiele nie ma. No nie ma pocisków, nie ma. Same strzały powbijane. Dobra, o, ten by będzie miał, Janczar. Panie Janczarze, czy pan może będzie chciał zginąć? W jakiś taki przypadkowy sposób? Raczej w to wątpię. Tu już nasi w ogóle się przybijają. O, ludziska, proszę ja was. Proszę ja was. To już nasi, o, był ciężki. O, czekajcie. Mamy amunicję, no i ja się cieszę. No i możemy strzelać dalej. Jak ja uwielbiam w tej grze ludziska strzelać, to jest tak piękne. To mi daje tyle satysfakcji, to jest tak piękne, no wow. Powtarzam się, ale to jest epickie. To jest epicka rzecz, jak Stefan Silny wyciąga tą swoją dłoń i napierdziela. No, powiem wam, że to jest świetna rzecz. Patrz, o mój Boże, drugi pocisk na ten nie trafił. To był spory fail, powiem wam. Bardzo spory. Się bronią tarczami, to mi się nie podoba. Kapy kuło, oni mają właśnie łuki. To są właśnie łucznicy ich. Gdzie się tutaj bronicie? Nie ma tak. Stefan Silny wszystkich wybija. Jakie są straty w ogóle? 250 wrogów już zabiliśmy. Ładnie, ładnie. Czy już naprawdę mają dość spore te straty? Czy bitwa chyli się ku końcowi? To co przyznać. Okej, okay, no i ostatnie dwa pociski. Ostatnie dwa strzały. Teraz musi być tako. One shot, one kill. Dobra, jeden zabity. Jeszcze jednego musimy zabić. No i pięknie. No i było. Mamy to. Idziemy naszym pomóc jeszcze, póki żyją tutaj. Dobra, przyjdzie wsparcie. Dobra, w sumie zaraz nie przyjdzie wsparcie, więc ja się już cofnę. Uciekamy stąd. Spierniczamy, żebyśmy czasem nie zginęli. Okej. Okay. Dobra, gdzie są moje jednostki? Idą, tylko że strasznie długo im to zajmuje, niestety. Już w ogóle moje jednostki zostały wbite, więc uciekam dalej. Żeby czasem tutaj nie dopadli. Dobra, idą kolejni. Okej, okay, spoko. No i subcio. No i ludziska subcio, dobra. Okej, okay, widzę, że wróg dalej jakoś szczególnie zbytnio chce się posuwać. A, bo tu jeszcze nasi przetrzymują. No w sumie tutaj te nasze jednostki jeszcze walczą dzielnie. Macie tutaj jakieś pociski? Pełno leży tarcz i tak dalej, ale pocisków raczej chyba żadnych tutaj nie uświadczą. O, ten ci gwardziści mają dobre pociski. Dużo damage zadają, tylko że... no nie bardzo chcą ginąć nam. Dawaj, Stefan. Dawaj!
Wybija ich Stefan. Pięknie, Stefanie. Nice. Jesteście dumny. Jesteście bardzo dumny. Dawać, dawać. Nie zatrzymujemy się. Ostatnie miasto stało. Należące do Hanatu Krymskiego. Zaczynam, jak zajmiemy, co nam powie ten gość. Wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze resztę lordów przekonać do tego, żeby się przyłączyli do buntowników. Ale mogę się mylić. Mogę się naprawdę mylić. Dobra, idzie kolejne wsparcie. Ja tam oczywiście tak mnie napierał. Ale może jakieś pociski z kogoś wyszły? Halo, ktoś zginął z naszych? Zesłania. Cały ja. Ale skupić się na walce, szukam pocisków. Ale chyba nie ma. Niestety chyba nie ma. Żadnych kul. Chyba nie ma. Dobra, pomagam dalej. Pięknie, 196 poziom mamy. Jeżeli chodzi o walkę bronią jednoręczną, świetnie. Dobra, okej, okay. Idzie wsparcie? Nie idzie. Nie idą, dobra. Idzie na wsparcie, patrz jak my ich wybijamy. Proszę ja was. O, tu coś chyba jest? Nie, to są same szable. Kurde no. Ciężko z tym, pewnie, że ciężko. Ile wrogów zostało zabitych? 360, o mój Boże, ich tu jest pełno. A tu chyba raczej więcej wsparcia nie będzie. Więc oficjalnie, Luiska, zajmujemy Kafę, ostatnie miasto leżące do Hanatu Krymskiego. I wygrywamy w tym momencie. I my w tym momencie zdobywamy władzę. Buntownicy pokonali całkowicie Hanat Krymski. Dzięki temu Rzeczpospolita będzie miała z nimi pokój. I ja jestem naprawdę zadowolony z tego powodu. Dobra. Ugrane. I Stefan silny zabił ostatnią osobę. I pięknie. 381 wrogów zabiliśmy. Nice. How nice. Ale to jeszcze nie koniec, bo tu jeszcze został nam sam zamek, który musimy wybić. Znaczy sami strażnicy w zamku zostali nam. Więc zabijemy ich tutaj ładnie. Damy radę. Okej. Okay. Dobra. Pięknie, wybicie. No i cóż. I cóż. Oficjalnie zdobywamy to. Jesteś wolny, przyjacielu. Proszę ja was bardzo. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Wszystkie te jednostki biorę, które tylko mogę. Od dołu pójdziemy, nie do wybiora weteranów i tak dalej. To nam się trafi, tam się trafi. O, rajtarze, dobre jednostki, świetnie. Jestem zadowolony, że trafił nam się rajtar. Dobra, 127 jednostek razem mamy. Ja cały czas bliska, jeżeli leveluję, to doszedł, myślę, że w charyzmę, żeby zdobyć 10 poziom przywództwa i będzie spoko. I proszę bardzo, mamy to. Okej, okay, trzymaj ty. Nice. Proszę bardzo. Tyle. Pozamiatane. Robimy save'a, ale zrobimy sobie save'a na tym zapisie. Stefan silny, szósteczka niech to będzie. Nie wiem już, który to jest zapis, ale szósteczka może być. Dobra, czyli tak, ja będę chciał się teraz tego Mehmeta zapytać całego. Jak sytuacja wygląda? Mamy wparcie u 6 dworzan, natomiast Han Islam Gerej może liczyć na wparcie 14 dworzan. Włości pod naszym kronem to miasta 3, twierdze 5, wsi 8. Zaś Han Islam Gerej nie kontroluje żadnej osady. Podsumowując, mogę powiedzieć, że staliśmy się zacną siłą i mamy teraz szansę na zwycięstwo. Czyli wystarczy, że chyba będziemy czekali i tyle. Zadań dla mnie nie ma żadnych. No dobrze. Zobaczmy tutaj w ogóle informację. Nowy Han. Okej. Okay. Zacznę, co tutaj piszę. Odzyskał tron, zamiast zmusić go do złożenia obietnicy, że gdy już zostanie Hanem, zawsze pokój z Rzeczpospolitą. Doprowadzenie do przejęcia tronu przez pretendenta nie należy do najprostszych zadań. Będziesz musiał przyciągnąć na swoją stronę wszystkich tatarskich... Czy tak, musimy teraz przyciągnąć na swoją stronę. Czy musimy czekać, aż nie będą tutaj biegali po tej mapce, wiecie? Czyli teraz wystarczy, będziemy pilnować naszych włości i tyle. I tyle. I oczywiście nikt nie będzie mógł nas, nam ich odebrać też. No dobra. No dobrze, Liska. O, i tu jest jeden z gości. Dobra, poczekamy sobie. Znaczy oni już będą go atakować. Cholera, nie chcę, żebyście go atakowali. Nie! Nie! Ja muszę ich teraz jakoś zdobyć na swoją stronę. Co wy robicie? Jak ja mam ich zdobyć? Jak? To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Dobra, Liska, więc tak. Myślę, że my tutaj zakończymy nasz odcinek, jeżeli chodzi o zagrajmy w Mountain Blade Ogniemieczem. Jeżeli wam się podoba, zapraszam do komentowania, lajkowania, oceniania moich filmów. Ja to jeszcze tylko zapię sobie Imada Paszę. Próbujemy go przekonać. O mój Boże, naprawdę? Naprawdę? What? Musimy go pchnąć i mu wpierdzielić. Ale spokojnie, tym się zajmę w kolejnym odcinku. Więc cóż, Liska, dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć moi drodzy.